bardzo serdecznie już w siódmym vlogmasie. Jak ten czas szybko leci. To już dokładny tydzień od robienia vlogmasów, od zaczęcia robienia vlogmasów, także jestem w szoku, jak to szybko wszystko idzie. Dzisiaj zabieram Was do stajni, gdzie mój chłopak będzie próbował swoich sił na pokerze. Na początku, tak wiecie, to jest jego w sumie chyba drugi raz na pokim i udało mu się nawet zakłusować, ale myślę, że jeden jeszcze taki większy film zrobimy, gdzie on faktycznie będzie, tak wiecie, porządnie od początku do końca jeździł. Mam nadzieję, że się mu zgodzi, bo on nigdy nie jest taki do końca chętny, żeby nagrywać ze mną filmy. On może stać za kamerą, ale żeby go nagrywać, to tak wiecie, muszę go mocno przekonywać. No ale dobra, lećmy najpierw z kalendarzami. Zobaczmy, co dzisiaj skrywa końska cukierka. Mamy siódemeczkę i otwieramy. O kurczę. I mamy świątecznego potwora. Znowu nasz Grinch tutaj króluje. Lecimy z kolejnym kalendarzem, żeby nie przedłużać. Może poszukajmy siódemeczki u doktora Horsa. Jest, proszę Państwa. Zobaczmy, co tutaj się skrywa. Czy to jest tak, chyba coś wodnistego. To jest chyba, słuchajcie, olej do kopyt. I uwaga, czy miałam rację? O nie, nie miałam racji. Jest to olej, ale nie do kopyt, tylko do skóry. Naturalny olej do skórzanego sprzętu jeździeckiego od Dr. Horse. No to może teraz kalendarz od Horstaka. Tutaj widzę, że coś mi się skrywa. Jest to coś miękkiego, więc zobaczmy, co to. Zobaczymy. Uwaga, uwaga, uwaga. Jest to... Co to? A, koszulka! O kurde, z Fagera w przepięknym takim beżowym odcieniu, brązowym, także no pięknie, ja uwielbiam takie kolory, także fajnie, bardzo dziękuję. Jest to firma Fager, ja mam, o Jezu, multum mam leginsów z Fagera, także ciężko nawet policzyć. Mam białe, beżowe, w jednym odcieniu, w drugim zielone, jeszcze czekam na granatowe, też chyba powinny być, nie wiem, czy będą w kalendarzach. Może dopiero później będę je miała, ale mam zamówione jeszcze granatowe, tylko że się szyją. Fager niestety nie ma już ich na stanie, także czekam na dostawę, ale fajnie, będę miała koszulkę i będzie pasować nawet do tych beżowych moich leginsów czy bryczesów, bo bryczesy też mam z Fagera. Ja w ogóle jestem zakochana, jeśli chodzi o rzeczy z Fagera. Naprawdę bardzo fajna jakość, bardzo fajnie się je nosi, mega przylegają tak fajnie do ciała, jak druga skóra, także ja z tej firmy jestem mega zadowolona. No i właśnie znajdziemy wiecie ją w sklepie jeździeckim Horstak, także cieszę się, że mam koszulkę, super, będę ją testować, ale już czuję po materiale, że będzie naprawdę fantastyczna. Został nam ostatni kalendarz od widza i będziemy się przenosić do stajni, ale zobaczmy jeszcze, co kryje się w siódemeczce. O, znalazłam siódemeczkę i chyba, słuchajcie, znowu to są żelki, tak jest. Drugie żelki Haribo, także bardzo dziękuję, osłodzę sobie dzisiejszy dzień. No i co, zabieram Was do stajni, mam nadzieję, że dobrze będziecie się bawić. Ja się po prostu śmiałam w niebo głosy, ale wydaje mi się, że jak taki na pierwszy raz, taki porządny, no porządny, no wiecie, to była chwilowa przejażdżka, ale jednak Kuby na moim koniu pokażę, co naprawdę sobie dobrze poradził, szczególnie wstępie, miał bardzo fajną taką postawę. I myślę, że gdyby mu dać takie porządne lekcje jazdy konnej, to by był z niego niezły jeździec, także czekajcie na jakiegoś takiego porządnego vloga, wsadzę go na tego konia, nie ma bata, musi jeździć. Ja w ogóle go kiedyś zabrałam w teren, ale to był w ogóle zupełnie inny wymiar, bo on siedział na hucule, także no... Wiecie, hucuł, a duży koń to jednak jest trochę różnica, ale no wtedy naprawdę dobrze się trzymał i dobrze jechał. W szczególności, że wcześniej trochę go uczyłam na hali jeździć, także jak go zabrałam w ten teren, to naprawdę sobie dobrze radził. Więc myślę, że jakby go trochę podszkolić, to naprawdę będzie dobrze. Ale dobra, ja już nie gadam, bo jak zawsze się rozgaduję, przechodzimy do stajni, do naszego głównego vloga. A, nieźle wyglądasz. Nie, ale pozuję, Boże, ale koni jaki... A, nagrywam dalej, sorry.
Jaki idzie, jaki ogier z tego pokera, co? To po prostu trzeba mieć we krwi. No, o Jezu. Nie mówi o tobie. Tylko o koniu. Nie no, Kuba też bardzo ładnie. Zobacz, jaka postawa. Ale patrz, jaka pięta w dół. Ja pierdzielę, bo on się jak się napatrzy, to później tak robi sam. No. Plecy jak... Jak co? Jak... Struna. O, właśnie. A ja tak się zagapiłam na nich, że jak nagrywałam, to Kubie uciąłam łeb. Też tak czasami mam, jak się nagrywam. Bo jak patrzysz tu, to niekoniecznie jak patrzysz tu, to tak... No. Ale patrz, jak się prostuje, żeby jak najlepiej wypaść. Wow, Kuba! O wow, patrz, jaką łydkę dał. Dziarz? Tego. Nieźle. W tereny kiedyś jeździłem. Raz byłem w terenie i raz na tym, na kółku. No, kiedyś go wziąłam w teren. To w krótkich spodenkach. Ale ryczał, że go wolą nogi. Mogłaś mu jakiś leggings położyć. Leggings. Nic, nic. Jedziesz kusem? Nie, na razie mi wystarczy. A zaanglezuj. No. No, stary. Całkiem nieźle. I zobacz, jak delikatnie siada. Bo to trzeba uważać na plecki konia, a nie tam rzucać się jak... Ciąż go? Prawda? Jakbyś schudł, to byłoby mu łatwiej iść. To i tak jest dobrze. Nie jest taki gruby. A będzie ruszał? Jezu. No? O Jezu. Anglezuj, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Ale anglezuj, podnoś tyłek. Raz, dwa, raz, dwa, raz, nie dwa. Tak, jak się wybija. Moje nogi. Nogi czy jaja? Ale pokazywał! Ale on trochę nie w rytm, wiesz? Tak już tobie lepiej szło. Dzięki. Musisz, wiesz, na raz wstajesz, na dwa siadasz. Dawaj jeszcze raz, skróć wodze. Czekaj, żeby mi nogi odpocząć. To ty jednak masz lepszą kondycję. Tylko nie zapomnij oddychać. No Kasia zapomina oddychać. Dawaj jeszcze raz. Ale zakłusuj najpierw, a nie anglezujesz. No tak, dobrze, dobrze. Tylko skróć wodze, ręka do przodu. O, pamiętaj, że jest... Nie uczysz w ogóle, ty. Jeszcze ty do mnie z pretensją, że mu podpowiadam. Jaki gość w ogóle. U nich w gospodarstwie. Tu się wsiada i jedzie. Nie no, Kuba, chyba że na... chociaż Kuba jeździ na krowach, nie? Tak. On to by był hitem internetu, jak wzorzył kanał. To dawaj kusem. O, delikatnie, delikatnie z łydką. Delikatnie! Ręka w dół, ręka w dół. Na raz wstajesz, na dwa siadasz. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Pięta w dół! Raz, dwa. Przynajmniej wiem, jak to wygląda. Pięta w dół! Nie, mi tak niewygodnie. Ja w galop mogę od razu. A, on w galop, no pewnie. Jezu, Kuba jest po prostu aparat. Nagram stopa. Tylko konia trzymaj, żeby ci nie uciekł. Delikatnie! No to zrobię. Przyciśnij, a nie kopiesz, baranie. Przyciśnąłem, to nie chcę. Nieźle wyglądają, nie? Czekaj, snapa zrobię. Snapa, no, robię snapa. Snapa? On chyba się trochę zatrzymał, co? Cofnął się. On ma rok 2015, tak? A na Insta nie? Nie, na snapa. Ale na Insta masz więcej obserwujących. Człowieku, przecież ty taki kanał prowadzisz. Wiesz, ile ty możesz mieć fanek teraz? Ja na też chodzę. Oni już skaczą. Patrz, on musi dodać. Ale poker to dla niego nawet miły jest. Tak ci powiem. No to lubi go. Bo poker zna się na ludziach po prostu. Niestety go nie chce. To.
Trochę pokłusować, podreptać, nie? Jedziecie? Już się najeździłaś? Tak, starczy. Dobra, to pochwal konia jeszcze. No, dobra. Dwie nogi ze strzemion wyrzuć. Dwie nogi ze strzemion. Ja wiem, co mam robić. Okej. Okay. Staręki. Gdzie? Nie tam chodzą. Gdzie? Gdzie? On zwiaja robi jakieś. Nie, naprawdę. Gdzie? No tam. Daleko? Za stawkiem tu. Za nisko. A, my chyba za nisko jesteśmy. Stań tu. Stań tu i zobacz tamtą stronę. A są. O tam, zobacz, Kasia. Aha, ale ja bym na początku wzięła do krzaki. O, idą. Zobaczysz? To ja zrobię ci jeszcze zdjęcie, zatrzymaj się. Przypozuj. Jezu, póki jak staną. Weź mu, żeby uszy basawił. Siadaj. No już... A myślę, że zdjęcie. Już zrobiłam zdjęcie, już ładnie było. Dwie nogi. Ops. O, nisko miałeś. Super, koń. Idziemy, teraz się ściągać. Teraz pokażesz, jak ładnie rozbierasz konia. Nie no, już tylko ty rozbieraj. Ja jestem tu podjeżdżenia. Przygotowujecie mi. Aha. I wy ściągacie. Aha, no super, fajnie. A chyba masz dobrą kurtkę. Fajną. Firmówka. Specjalnie założyłeś, żebym ci reklamę zrobiła. Ze wszystkich wyrósł poza... Dobra, nie dokończę. Trzymaj drzwi, ja nie dom. Dobra. Ten pasek musisz rozpiąć. Tutaj masz taką fajną... No, co wytarłeś o mnie? Ślinę jego. O konia się wyciąga, no. Nie wiesz? O nie, o dziewczynę. Dobra, i teraz zdejmij. Nie, nie, tego już nie. I zdejmij o głowy. Z wodzami, no. Delikatnie, no. Proszę. Zakładaj już mu. Dziękuję. To ty umyjesz wędzidło, tak? Co? Dlaczego ja? Musisz jeszcze założyć tylko pokrowce na strzemiona, wiesz? Pokrowce na strzemiona, te różowe. Te różowe. Po lewej w skrzynce. Zakładasz na strzemię? O Jezu. Ale ten, chujące są. Strzemiona? No bo mają takie kujki, żeby się dobrze but trzymał. Weź popraw ładnie. O, no dobra, i podciągnij do góry podciągnij. Nie, 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 nie. Strzemię złap i do góry podciągnij, no o właśnie. I z drugiej strony tak samo. Tutorial zakładania derki przez Kasię, proszę. Najpierw rolujesz, jak jesteś niskno oczywiście. Nie rozumiem tego zakładania tej derki, naprawdę. No bo jak rzucam tak, to zawsze nadepnę, bo jestem za niska. A, rozumiem. Nie, no takiego faceta pomocnika mieć to skarb. A jeszcze mnie uczył. Jak myć? O, patrz. Musi być, chyba co? Nie, nie. Dobra, będę odbierać, to ja to czyste. Dobrze wam idzie. Kuba ostatni jeździł, więc no niestety, no jakby... No musi umyć, tak? Posprzątać po sobie. To jest nie tylko zabawa... Jezu, myślałam, że na mnie... Spadł? A ja się nawet nabrałam. Nie, Kasia? Że nie tylko... Ale umył. Kuba, jeszcze raz. No to chyba dobra, pójdziemy... Pójdziemy ten, pójdziemy pod ciepłą wodę. Tego, żeby w piachu nie było. Ale... Ale chciałam powiedzieć tylko, że przecież przy konikach praca to nie jest tylko jazda, nie? To trzeba tak, też tak. Dbać o sprzęt i o wszystko. Tak. Tak? Bo jak nie dbać o sprzęt, to go zaraz nie ma. Puenta na dziś. Także Kubuś, no niestety. Pojeździłeś, to teraz musisz zadbać. Chyba, że dba się od tego ludzi. A, no tak. Kuba, widać jak Kuba ma ludzi, nie? Znaczy w sumie... A, dobra. Aha. To
wtedy miał dniówkę dostał, to wiedziałem, że dziś go nie będzie. Okej, okay, dobra. Dziękujemy za ten piękny wywód. Proszę, możesz mu dać lizaczek z końskiej cukierenki. Zrób uśmiech, Wokarek. Zrób uśmiech. No zrobił już uśmiech. Już zrobił. No daj, no zrobił już uśmiech. Czemu ty go tak trzymasz? On potrzebuje trochę przestrzeni, wiesz? Ale mamy dzisiaj ładny zachód słońca. Ładnie wyglądacie na zachodzie słońca. Po co biegniecie? Co? Co zrobiłaś? O Jezu! Pokaż jeszcze raz. Wiesz, że poker kiedyś ten wyrwał cały ten płot? Myślałam, że lepiej stoi ostatecznie. Tym razem ci nie uciekł. Tym razem ci nie uciekł. Nieźle. Będziesz miał kiedyś stajnię, tak będziesz pracować? Z konikami będziesz się jeździł? Jeździć mogę. Ta? I luzaka tylko, żebyś miał, ta? Co miał? Luzaka. Kogo? Luzaka. Dlaczego? Ktoś, kto zajmuje się końmi. Wszystko koło niego robi. A ty tylko sobie wsiadasz i jeździsz. Dokładnie tak. Okej. Okay. Mam taką dziewczynę, że będzie moim luzakiem. Ta na pewno. Ty będziesz moim, ja będę jeździła. Mam nadzieję, że dzisiejszy film wam się podobał. Dajcie znać, czy chcecie więcej filmów z Kubą. Czy chcecie zobaczyć, jak wiecie, tak pełną parą produktywnie jeździ na pokerze. Mam nadzieję, że uda się to nagrać. Wiecie, Kuba jest taki, że on by wsiadł i od razu galop, on się będzie trzymał, to jest facet, on sobie da radę. Także no techniki tutaj brakuje, ale mam nadzieję, że powolnymi krokami ją doszlifujemy, chociaż no jest ciężkim uczniem, ale mam nadzieję, że sobie poradzę. Mam nadzieję tylko, że on będzie miał chęci. Także to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się, buziaki, cześć i pa!